13 sprawiedliwień dotyczących ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich. Proszę panią przewodniczącą. Więc podobnie jak w ubiegłym roku dostaliśmy z Rady Miasta po prostu uchwały i jednozmianowe apteki od 9 do 16, dwuzmianowe do 8 do 20, soboty jednozmianowe 8 do 14 co drugą sobotę, dwuzmianowe 8 do 14 w każdą sobotę. Dwa w dniach przedświątecznych, Wigilia, Sylwester, Wielka Sobota, dla jedno i dwóch zmianowych praca od 8 do 14. Natomiast wykaz aptek całodobowych czynnych pozostaje tak jak w tamtym roku. Apteka Karmelicka 23, Gala 26, Kalwaryjska 94, Przynatecznym, Osiedle Centrum, Kazimierzowski i Boluska 1. Jednak mimo tych wykazów, które są, ja widzę, że dobrowolnie dużo więcej aptek po prostu pracuje w soboty nieraz w niedzielę. Ja chciałem nie tylko się cieszyć, ale te oficjalne zgodziły się po prostu na piśmie, że będą, więc aptek. Ja chciałem tylko uzupełnić, że miałem taką potrzebę w Sylwestra tamtego roku miałem dla dziecka kupić lekarstwo i czekam w aptece na matecznym, na Kalwaryjskim. W końcu kolejka 30 osób. W końcu gość podchodzi, proszę pana, z boku jest apteka przy gumie, to jest u nas na dzielnicy, tam 100 metrów dalej za drzwi. Można podejść, zapomniałem, znaczy nie wiedziałem, że tam do 24 jest też otwarta tam apteka, jak się wjeżdża, to jest koło... W połowie Kalwaryjskiej też jest apteka czynna do prostu. Także można spokojnie też tam podejść, także mamy na terenie dzielnicy całodobowe apteki, które można spokojnie. Tylko po prostu właściciele być może boją się wyrazić zgodę na piśmie, że na pewno będą... Mogłyby się wycofali, też problem. Ale gdybyście państwo zebrali informacje z poszczególnych okręgów, gdzie takie apteki są, to my w gazetce możemy napisać, że poza tym, że są w uchwale, dodatkowo dla mieszkańców informacja, że jest więcej tych aptek. Na które nie mówmy do 24 codziennie. Rozumiem, że nie ma poprawek. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały do druku nr 13? 15 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za. Przyjęła uchwała do druku nr 13.